Witamy w wideo modułu czwartego. Chcielibyśmy przedstawić zagadnienie weryfikacji części maszyn i urządzeń po demontażu. Jak obiektywnie ocenić ich jakość? W tym celu stosuje się tak zwane badania nieniszczące. Dostarczają one informacji o stanie obiektu i nie powodują zmian zarówno badanych, jak i niebadanych właściwości użytkowych obiektu oraz jego funkcji. Zaliczamy do nich defektoskopię, która umożliwia znalezienie i identyfikację nieciągłości struktury badanego obiektu, jego wadę lub defekt. Mogą to być zanieczyszczenia, pęknięcia i nieprawidłowości struktury wewnętrznej. Badania defektoskopowe pozwalają wykryć nawet niewielkie wady materiału oraz określić ich wymiary i lokalizacje. W pracach remontowych badania defektoskopowe wykonuje się głównie metodami penetracyjnymi, ultradźwiękowymi, magnetycznymi i rentgenowskimi. Metody penetracyjne polegają na wykorzystaniu cieczy łatwo wynikającej w wadę oraz na zabiegach umożliwiających powiększenie obrazu wykrytej wady. Metody ultradźwiękowe to wykorzystanie właściwości odbijania się fal ultradźwiękowych od powierzchni wewnętrznych wad w materiałach. Metody magnetyczne polegają na powstawaniu i wykrywaniu lokalnego rozproszenia linii sił pola magnetycznego nad wadą materiałową. Stosuje się je do badania elementów z materiałów ferromagnetycznych. Metoda rentgenowska wykorzystuje zjawisko niejednakowego pochłaniania promieni rentgenowskich przez niejednorodny materiał. Wiele wyspecjalizowanych firm oferuje wygodne w użyciu i dostosowane do warunków warsztatowych przyrządy do badań nieniszczących, które mogą być wykorzystywane w trakcie weryfikacji części po demontażu. To już koniec naszego filmiku. Teraz weź udział w ćwiczeniach i sprawdź, czego się nauczyłeś. Powodzenia!